w dzisiejszym odcinku. Dobra, nie będę ich pokonywał. Jest posąg Mikiri, idziemy zobaczyć Miriki. Idziemy zobaczyć, kto tutaj jest. Co my tu mamy za... No chyba sobie żartujecie, kuźwa, w tym momencie. Co to ma być? Rycerz Tygla we dwóch. No, jak ja... Co? Jeszcze z jakimiś nowymi skillami? Cześć, witam was w 55. już odcinku Elden Ring. Przypominam, że w tym właśnie odcinku będziemy zwiedzać do końca, mam nadzieję, te lochy. Mówię mam nadzieję, bo w zeszłym odcinku już tutaj byliśmy, już praktycznie byłem na rozwiązaniu tego, co mam zrobić, żeby otworzyć, użyć tej dźwigni, żeby otworzyła nam właśnie wrota do bossa. No ale zamiast ja się rozejrzeć w miejscu, gdzie byliśmy, gdzie było właśnie to rozwiązanie, to po prostu sobie wszedłem i wyszedłem. Standardowo, jak to ja. Ja tutaj właśnie sobie sprawdzałem jeszcze poza odcinkiem dokładnie, o co z nimi chodzi, z tymi skrzyniami. Dlatego w międzyczasie straciłem też runy przy okazji. Ale nie będę tam za nimi jakoś super specjalnie płakał. Także tylko zrobimy teraz tę sekwencję. Bo musimy się znaleźć właśnie tam, za tą bramą. Ale w odpowiedniej właśnie sekwencji skrzyń. Czyli musimy najpierw tu wskoczyć do góry. Tu będą te dzbany, które będą chciały mnie tutaj wysadzić w cholerę. Także wolałbym się... No dalej, bo one muszą być bliżej mnie. Myślę, że one od razu się na mnie rzucą. No, no, no. O, właśnie, o to chodzi, dokładnie. I teraz, musimy skorzystać z tej oto skrzyni, która nas doprowadzi właśnie tam do góry. Mam nadzieję, że ten hoklik mi nie przerwie animacji. Jednak przerwie. No dobra, to... A nie, dobra, przenosi nas. Dobra, ale to jest ryzykowne. Chyba tak nie będę robił więcej. O, widzicie? To jest chyba w ogóle gdzieś inno, to jest gdzieś indziej, bo on był zagrowany tam do góry. Więc my jesteśmy zupełnie gdzieś indziej tak naprawdę. To wygląda tak samo, ale jesteśmy totalnie w innym miejscu. Dobra, i teraz musimy się przenieść tu. To są dwa lochy i one po prostu nas przenoszą, te skrzynie, między jednym a drugim, a one są dokładnie tak samo skonstruowane i dlatego tu jest ten myk. I tu jest skrzynia właśnie. A nie, czyli ja nie byłem w tej sekwencji. W tej sekwencji nie mogło być, bo tu są przedmioty, a ja bym przedmiotów nie olał. Także to by mi się, raczej to by mi się rzuciło w oczy. No dobra, ale mamy to rozwiązanie i teraz jak wejdziemy po drabinie, to gdzieś tam powinna być właśnie ta skrzynia. Nie skrzynia, dźwignia. Dźwignia oczywiście, że po dźwignię tu przyszliśmy. Także dźwignia, która doprowadzi nas do bossa, tutejszego bossa. A później idziemy do tego grobowca, który jest obok i tam się troszkę bardziej obawiam, bo tam znowu będzie zabawa z rydwanami. Najprawdopodobniej, bo mieliśmy już... Dwa te grobowce już mieliśmy, tak? W każdym z tych grobowców był rydwan, także mamy już pewien taki schemat, więc i podejrzewam, że tam też będzie. Chociaż mile bym się zdziwił, jeśli by nie było. Jakoś te rydwany mi się nie za bardzo. Nie za bardzo mam do nich jakieś tam, jakieś upodobanie. Dobra. Mam nadzieję, że to już się otworzyły wrota do bossa. Bo nie widzę, nie widziałem komunikatu, albo znowu po prostu przeoczyłem. Ja tu Oj, zerwało mnie. Właśnie mam taki problem, ostatnio zauważyłem. Że czasami zrywa taki ten, ale nie wiem, czym jest to spowodowane. Musiałem kiedyś sobie pograć bez nagrywania, takie solo, bo dawno nie grałem ostatnio. I sprawdzić, czy to coś zmieni, czy to coś się zmieniło. Dobra, nie widziałem komunikatu, nie widziałem komunikatu. Sprawdźmy, czy faktycznie się wrota do bossa otworzyły, czy jeszcze muszę tu coś pokombinować z tymi skrzyniami. I teraz to powinno być gdzieś tutaj, zaraz za tym pomieszczeniem, za tym... tutaj, za tą właśnie, za tymi schodami. Resetować oczywiście się nie będę, jest oczywiście otwarte, jak najbardziej. Idźmy sprawdzić, kto tym razem się tu chowa. Jakaś podpowiedź, coś przed tobą stado, no to już mi się nie podoba, to już mi się nie podoba. Chyba go nie kojarzę. Nie, na pewno z nim nie walczyliśmy. Tylko co on tu ma przy sobie, czemu on ma dzbanki? Panie złoty, jak... Dobra, bo ja muszę najpierw sobie... Ja muszę sobie to wypadać najpierw teren. A nie, że on ma tutaj świtę dookoła. Strażnik grobów pojedynkowicz. No nie, na pewno z nim nie miałem do czynienia. Dobra, żegnam. Dobra, obrażenia wchodzą, to tam nie ma z tym problemu. Dobra, jeszcze jeden tam dzbanek został. Wolę się go pozbyć, bo on zaraz znikąd wyskoczy i na low HP mnie wykończy, nie? Tak będzie, jak nic. Dobra, ten nie wygląda na jakiegoś... Oj, tu mogłem sobie odarować to uderzenie. O, o, ale ma kombosy, dobra, bo wiecie, zazwyczaj jak boss wbija broń, swoją broń w ziemię, to zazwyczaj się kończy, a on tu jeszcze, zobaczcie, co robi. Podniósł, jeszcze jakieś tam ciśnięcie o ziemię.
O, dobra, się ule... No dobra, się jakoś boostuje. O, właśnie o to mi chodziło. To jest ten jednak moment, gdzie chciałem spróbować. O, nie udało się, za wcześnie. Dobra, obroty, uderzenie. I jeszcze raz się uda... Nie. O, dobra, to bolało. Nie lecz się, nie lecz się teraz. Dobra, najpierw się wycofajmy. Wycofajmy się i uleczymy się zaraz na spokojnie. Będziesz rzucał tym? Się nie dziwię, jak zaraz mi rzuci. Dobra, o i to jest ten... Nie, myślałem, że to jest to combo właśnie. To jest to combo. Dobra, wyjazd, wyjazd, wyjazd. Znowu się ulepsza. Życia niby spływają, ale jest strasznie twardy skurczybyk. Znaczy, mogę go tutaj na dystans ze spokojem widzę. Jedno uderzenie, dobra. Na szczęście szybko spłynął. Znaczy, nie było jakieś tam mega trudne, po prostu trzeba było unikać, wiadomo. Prochy najemnych słoików, proszę bardzo. Ale wybuchających, bo chyba już zwykle mieliśmy. Nie wiem, tak mi się wydaje, że już widziałem to. No dobra, no prochę, oczywiście, że prochę. Wyjdźmy teraz stąd i idziemy do tego drugiego grobowca. I naprawdę, błagam, nie chcę do dywanów, chcę coś innego. Jakieś inne pułapki, coś innego. Proszę mnie zaskoczyć, panie Miyazaki. Chociaż pewnie nie mam co na to liczyć. W ogóle tam mamy chyba jakiś zupełnie nowy, inny teren. Nie wiem, czy tam jeszcze będzie nas gra prowadziła, czy tu się będzie kończyło. Chociaż skoro jest mgła, to podejrzewam, że tam coś będzie. Ciekawie, ciekawie. No dobra. Zobaczmy w takim razie, o tu mamy niedźwiadka. Zobaczmy w takim razie, czym są te oto grobowce, co tam znajdziemy. Jaki boss tam będzie się chował. Dobra. Chyba tu nic więcej. Czekajcie, jeszcze sobie objadę dookoła, bo to wiadomo, że czasami takie jakieś nawet drobne przybyty, nawet jakiś złoty run czy kamień kowalski lubi być schowany właśnie w takich miejscach, ale nie. Tym razem tutaj nic nie widzę, także możemy spokojnie wejść sobie do środka i sprawdzić faktycznie, co nas tam zastanie. Także weźmy to, otwórzmy. No bo to mówię, to jest ten grobowiec, z którego my wychodzimy. No i ta drabina, no właśnie, ta winda, no znamy to, znamy ten schemat. Także, no mówię, pewne schematy są tu zachowane, więc ja już czuję, po prostu czuję nawet po zapachu trochę czuję ten rydwan, gdzieś tutaj czuję jego koła rozpalone, po prostu czekają, aby mnie potrącić. Nie raz, nie dwa pewnie. Ale zobaczmy. Zobaczmy, może się mylę, może się mylę. Dobra, mamy na pewno miejsce utraconej łaski, mamy grób bohatera w Aurizie, także jest to połączone oczywiście z tym poprzednim lochem. Okej, okay. Chyba zacznę od tego i tej mgły standardowo, sprawdźmy sobie, co tu się dzieje, tu się nic nie dzieje. Przed tobą oręż, ale marność o marność. Uważaj, potwór, no dobra, to wchodzimy, o ile mam, jeden, no jeden na pewno mam. Czyli jakaś broń, tylko nieciekawa, tak? O marność. Chyba, że miał do... Nie? Dobra, wycofaj. Dobra. One niestety trzy uderzenia potrzebują, żeby je wykończyć, ale spamują tym strasznie. Dobra, i wycofujemy. Poczekajmy, aż niech się to rozejdzie i teraz sprawdźmy, co my tu mamy za oręż. Złote epitafium. Zaraz sprawdzimy, bo wygląda ładnie. Na pewno to nie, znaczy na pewno, no podejrzewam, że to nie jest pode mnie, ale ładnie to wygląda. Dajmy sobie jako trzecią broń, żeby tutaj nic nie zmieniać. Nie, to nie jest to, to jest to. Złote epitafium. Wiara i siła. Standardowe pchnięcie, ostateczne namaszczenie. Ostatnie namaszczenie. Zaraz zobaczymy, jak to wygląda w grze. Wznieś epitafium, by dać sobie i bliskim sojusznikom efekt świętego porządku. Szczególnie skutecznie posyła na z początku żyjących śmierci. Dobra, pokażmy, zobaczmy, jak to wygląda. A króciutki to jest mieczyk. Troszeczkę mi się kojarzy... No ja gram dużo też w LoL'a, League of Legends, i strasznie mi się kojarzy ten miecz z Leoną. Jest taki bohater, który właśnie walczy po stronie słońca. Nie wiem, czy mi się strasznie kojarzy właśnie z tym. Dobra. Podziękuję w takim razie za to i oczywiście lecimy w nasz oto mieczyk i możemy kontynuować podróż. Teraz tak, no oczywiście kuźwa mać, no. No muszą być rydwane, po prostu muszą być. Nie odpuściliby sobie, no. Tu przyda się spokój. Za późno, już jestem striggerowany. To pierwsze, potworność. Swoją drogą wygląda znajomo. Za bardzo znajomo. Przed tobą zwinna osoba. Wolę poczytać, bo... Z tymi rydwanami ostatnio niezłe cyrki były.
tak nagle pojawił, nawet nie widziałem, że one się... Oj nie! Czemu się zablokowałem? O co ja się tam zablokowałem? To było po prostu przepiękne. O co ja się tam zablokowałem po pierwsze? A tu mnie jeszcze machnął obrotem. Jakimś dosłownie koniuszkiem przejechał mi po kolanie i proszę bardzo, cały HP zjechał. Także no trudno. Musimy wrócić po nasze runy i zobaczyć, o co tu chodzi. Znaczy, gdzie mamy iść, gdzie mamy tam z nim się pościgać troszeczkę. Ale jak mnie kurde cmyknął, skubany. Dobra, on się teraz nie pojawia. Może zdążę, bo on tam się pojawia. Dobra, no i olo, no metoda prób i błędów po prostu. Spróbujmy, może zdążymy. Zdążymy na spokojnie. Szkielety już się pojawią. O, bezpieczeństwo, bezpieczeństwo. O, dwa nawet szkielety. Niedobrze, bardzo niedobrze. Oj, tu będzie trzeba coś wykombinować. Ja już wiem co, dobra, już wiem co. Wskoczę sobie tutaj. Jak przyjedzie Rydwan, to pójdziemy w ten drugi, w drugą wnękę. O ile się nie okaże, tam są kolejne szkielety. Ale to wtedy też, no będziemy musieli tak manewrować. Nie jestem w stanie ich tak szybko zabić chyba. Żeby mnie tutaj nie zbombardowały. A jest tutaj ewidentnie za wąsko, żeby cokolwiek manewrować. Także dobra, zróbmy tak. Taki pomysł. Czyli tak, wbiegamy tam. Odbieramy to, co nasze, czyli nasze runki. I teraz przeskakujemy. O! Idealnie. Idealnie. Dobra, ciebie wykończymy, a ciebie wykończy Rydwan. Wybornie. Dobra, i teraz co dalej? Oto pytanie. A tam jest kolejny Rydwan. Teraz dopiero zauważyłem. No dobra, muszę wbiec jakoś tutaj pomiędzy chyba, nie? Muszę tu wskoczyć... Gdzie są te kolumny? No mam nadzieję, że nagle nie rozwali tego. W ogóle ciekawe, że jest tutaj to... bezpieczeństwo, czy nie? O kuźwa, blisko było. O kuźwa! Tutaj jest z drugiej strony. Ach, krążenie, to jest niczym sen. Chyba koszmar. Dobra, bardzo ryzykowne miejsce. Weźmy sobie to, podnieśmy. A, tutaj na dół mogę zeskoczyć, dobra. Ale jeszcze chciałem zobaczyć, czy to do góry... Ale nie, nawet nie zdążę tu nigdzie się schować. Dobra, ja idę tutaj w dół. Zobaczmy, co tutaj jest w takim razie. Dobra. O, coś już mnie atakuje. O nie, bazyliszki. Twarde, kurde, skurczybyki. Zobaczcie, tutaj moją OP brońką muszę aż 4 razy je pyknąć. Co to ma być? Przydałoby się coś ze strzelaniem na niej. Dlatego tutaj ten sztylet akurat był fajny. Chyba nie chcę wchodzić w ten dym. Dobra, poczekam sobie, niech zejdzie trochę. Albo no, tu się idealnie wystawił. Ale ja też zaraz się wystawię. Czy te kolumny straszne, które mnie blokują. No nie, tu nie wchodzę, nie ma bata w ogóle. Dobra, żegnam pana i wycofka. Okej. Okay. My tu coś jeszcze mamy. Kolejne bazyliszki, no dobra. Wyjdziesz, nie wyjdziesz? Nie wyjdziesz, czekasz na mnie kulturalnie. No i oczywiście z wyskoku, no to są dwa uderzenia, jeden z wyskoku, jeden lekkie, także elegancko. Uważaj, prawo w skrócie przed tobą zasadzka. Czy na pewno prawo? Ludzie nie znają stron po prostu. To nie jest tak, że on się pomylił, czyli chciał mnie strollować. On się właśnie pomylił. On nie wie, gdzie jest prawo, gdzie lewo. To jest moja teoria. Okej, okay. No to teraz... Aż ja musiałem się zastanowić, czy na pewno ja nie pomyliłem w tym momencie. O, dobra, chciałbyś się nadymać, nie? Ale się nie udało, drogi panie. Nie udało się. Nie tym razem. Dobra, rozpalę sobie oczywiście moją latarenkę. I zobaczmy, co my tu mamy dalej. Upiorna konwalia. Dobra, uważaj na prawo. No i tu, no właśnie, no i ten pan elegancko zna się, zna kierunki. Wie, gdzie prawo, gdzie lewo. Takie coś się jak najbardziej chwali. Nie ma żadnego problemu. Nawet trzy, o Jezu, kolejne rydwany. Poczekajcie, jak on tutaj... O Jezu, gdzie on mnie tutaj, ten... Aha, czy ja mam skakać pomiędzy nimi? Nie wiem, co ja robię, ale robię mega jolo rzecz w tym momencie. Miałem po prostu ten przedmiot. No i nie, spadaj! Kolejne szkielety, wyjazd, tam, idź tam. O, ale było blisko. Dobra, żegnam pana bardzo serdecznie, żegnam wyjazd, w ogóle nie chcę na ciebie patrzeć.
Tam w ogóle wygląda, jakbyśmy mieli znowu skakać na te rydwany, ale on chyba nie ma tego. Tu nie ma jak skoczyć. Teraz tak, ja nie, mam nadzieję, że do góry nic mnie nie ominęło. Boję się, że coś mnie tam faktycznie ominęło. Nie wiem, czy jeszcze raz tam nie po... Dobra, jeszcze raz tam podskoczę. Ciekawość jest silniejsza. Ciekawość jest silniejsza, rydwan jeszcze kuźwa silniejszy. Dobra, ale nie widzę tam chyba nic. Tak, no, szybciutko sobie rzucę okiem. Wiecie, tutaj może nic zbyt nic widać, a może coś tam być. No nie, dobra, ja to leję do góry chyba. Tu z tej perspektywy nic nie widziałem, więc wolałbym się do góry jak najszybciej przenieść. Dobra, co mnie tutaj ominęło? Co my tu będziemy jeszcze raz... Aha, to jest to, dobra. No to już sposób mamy. Także możemy to wykorzystać, ten właśnie oto sposób. Znaczy nie, nawet mogę tutaj się po prostu przenieść, bo już nie potrzebuję, tam runki potrzebowałem z powrotem. I tutaj na dół. I zaraz sobie tu wskoczymy w dół. Bo tutaj chyba nic nie było, nie? Czy my tu lecieliśmy już? A nie, bo sprawdzałem tam. Sprawdzałem i stwierdziłem, że tam nic nie ma. Wyskakujemy tutaj. Oczywiście te bazyliszki tym razem już sobie olejemy. I będziemy się nimi jakoś super przejmować. Jak coś, to zaraz rydwany się nimi zajmą, albo i nie, albo się, no właśnie nie. Dobra, jak to było? O kuźwa, jak to było? Dobra, po mnie. No, chyba, że zdążę tutaj jakimś cudem. Dobra, idealnie. Już nawet myślę, o, ty skubany. Ale czemu przeżył jeszcze baz... Jeszcze, nie, ten nie żyje, dobra. Dobra, te rydwany, muszę zobaczyć, jak one jeżdżą. Tutaj jest, dobra. Co? No co za bzdura. Nienawidzę tych rydwanów. Ja po prostu ich nienawidzę, no. Jeszcze pierdyli rad przeciwników. I weź tutaj się połap, jak tutaj teraz to zrobić. Bardziej jak mi się nie chce przeciwników bić na okrągło. Bo nie widzę sensu po prostu klepania tych bazyliszków na, cały czas. Także teraz musimy to jakoś rozwikłać. Dobra, jeszcze raz. Jeszcze raz. A tutaj po co jest w ogóle to? To jest tylko dla ściemy. Przynajmniej tak to wygląda. Dobra, w lewo. Rydwan sobie przejeżdża. My sobie biegniemy. Czekajcie, a w ogóle po co jest ta lampa do góry? Aż mam ochotę w to strzelić, szczerze mówiąc. Dobra, ja tu zginę jeszcze nie raz, także następnym razem sobie z łuku strzelę w ten posąg, bo aż mnie ciekawi, czy to coś jest, czy nie. Dobra, może faktycznie na spokojnie to zróbmy. Bez szarżowania. No, tylko właśnie nie lubię z nimi walczyć po prostu, bo za dużo muszę stać w na dystans i czekać, aż łaskawie... O, tu się rozpyli. Dobra. Dobra, chyba więcej... A nie, tu jeszcze będzie jeden. Dobra, odskok. Jeszcze jedno uderzenie. Dobra, na szczęście się nie nastakowało. I teraz na spokojnie muszę się tutaj rozejrzeć, o co tu chodzi. Why no, why no. Jeszcze raz, no jakoś to za pierwszym razem wyszło. Czekajcie, czyli tak, to musi przejechać. Nie, ja muszę na to spojrzeć, to przejeżdża. Teraz bym musiał, dobra, teraz bym musiał i się schowamy za tym, dobra. Tutaj trzeba biec. Dobra, dobra, panie. O, rydwan dokończy. Nie, no ja muszę dokończyć. Okej, okay, teraz jak to wygląda? Ten przejeżdża. On się tu zatrzyma? Tak, on się tu zatrzymuje. No dobra. Okej. Okay. Co tam znowu się pojawia? Co? 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 No co tu kuźwa chodzi? Muszę wejść tu między kolumny. Mówiłem, że nienawidzę tych rydwanów? Czy nie? Czy ja coś mówiłem o tych rydwanach? Chyba nie. Także nienawidzę ich. Jawnie ich nienawidzę. Wrzucę to, kuźwa, na listę moich jako przeciwników. Mam to gdzieś, że to jest jako pułapka. To jest mój nieulubiony przeciwnik. Dobra, ja chcę strzelić w to światło. Czemu to jest rozpalone? Czemu on się tu pojawia? Ale nie, no nie z takiej odległości. Musiałbym chyba troszeczkę bliżej podejść. Czy to ma sens? Nie, nie ma sensu. Nie ma sensu. Ja tam nie trafię nawet przecież, a zginę. Już myślałem, że mogę to stargetować, ale nie. Dobra.
Teraz tutaj. Oj, te bazyliszki znowu. Dobra, szybciutko, szybciutko. Jeden po drugim. Po kolei, panowie. Proszę targetować mi to, co ja sobie życzę. No, jeszcze jedno uderzenie. Dobra. No, to było piękne. Okej, okay. I jeszcze ten jeden tutaj po prawej. Niby jest jeden, ale no mówię, wolę się go pozbyć. Energio, wracaj do mnie, dziękuję. Dobra. Teraz jak to było? Ten musi wjechać... Nie, ten musi jechać do przodu, żebym ja go widział, nie? Czemu one teraz tak jadą koło siebie właściwie? Co jest? Dobra, teraz. I lecimy tam. Tu będzie ten szkielet upierdliwy. Idź tam! Dobra. Nie, bo on tu zjedzie. Czekaj, to nie ten moment. Kuźwa. O, ale bym się zrobił teraz. I to strasznie. To podejdź sobie. Dokładnie. I teraz jak to było? Czekajcie, czy ja muszę... A, bo on tu podjedzie? No dobra, już wiem, już wiem, już wiem. Muszę się tam zatrzymać między tymi kolumnami znowu. Oj, źle. Aha, tutaj, teraz. Dobra, dobra, dobra. Dobra, dobra. Wszystko mamy pod kontrolą. No tu mnie chyba nie zaatakuje w żaden sposób, nie? Nie. Dobra, tam widzę wnękę, ale mamy bardzo króciutkie okienko na to. No chyba, że tu zeskoczyć, ale wątpię. Dobra, lecimy. O, ten obrót robi swoje. Dobra, robota. Ja jeszcze nie skończyłem. Dobra, robota, a to będzie jak wyjdę z tych w ogóle, z tej krypty. Okej. Szybko! Dobra. Chyba to nie było wszystko, nie wiem, mam wrażenie, że to nie wszystko, chociaż te wrota. Dobra robota, nie poddawaj się. O, i mamy boss od razu, tak, fajnie. Nie musimy się bawić już z tymi rydwanami. Dobra, nie będę ich pokonywał. Jest posąg Mikiri, idziemy zobaczyć Miriki. Idziemy zobaczyć, kto tutaj jest. Co my tu mamy za... No chyba sobie żartujecie, kuźwa, w tym momencie. Co to ma być? Rycerz Tygla we dwóch, no, jak ja, co, jeszcze z jakimiś nowymi skillami? Pamiętacie, jak ja miałem problem z Rycerzem Tygla no, nie rób takiego, nie rób tak. Takie z jednym miałem problem, nie? No, no to mamy dwa. O kuźwa, idzie jakieś wiertło. Gdyby jeszcze sobie zadawali obrażenia, no. Dobra, obrażenia wchodzą, więc no, po prostu trzeba go znowu w ten sam sposób. Czyli czekać na ataki, a nie bić. Dobra, zwykłego wiem jak bić, zwykłego już umiem, bo już tyle co go biliśmy, to nie jest problem. Tylko nie wiem właśnie, chyba jego najpierw, co? Tylko, że zanim ja znajdę to okienko na atak, chyba, że... O. Dobra. No tu są nowe rzeczy, to są nowe rzeczy, tego nie widziałem wcześniej. Ciekawe, czy też odpali swoją drugą fazę. Daj, daj to pchnięcie daj mieczem. Nie ty. Chociaż mogłem już go uderzyć. Jak już pchnął, to... Dawaj pchnięcie. No dobra, ty to... No dobra, to... Może po prostu nie skupiajmy się na jednym, tylko wykorzystujmy okazję na tego, kto... No ja pierdzielę, nie mogę wyczuć, on robi taki... On robi taki... taki krok, że na pół tej areny praktycznie. Nie przyspieszajcie. Dobra, ty daj pchnięcie. No, który się odważy pierwszy? Ty. Ło, kuźwa, to jest jeszcze... Nie wiem, jak mnie to nie trafiło. Nie mam pojęcia. Nie pytajcie. W ogóle on jest jakiś taki... felerny. Tej, jak jest, co je przy nim, to mnie nie może trafić, a jak odskakuje, to kuźwa trafi. A co jest z tym typem? To jest rycerz tygra... Ordovis. Tak, by the way. No dobra, teraz trafił. Nawet dwa razy, trzy, jasne. A, no, pewnie jeszcze czwarty walny. Dobra. Wyczujmy Gamoni. O, tu teraz idealnie się wystawił.
Okej. Okay. Tu po tym nawet bym się pokusił o atak z wyskoku, jak robi to wie. Nie nauczę się, nie nauczę się, żeby robić unik po tym. To jest to, co mówiłem, że chcę, żeby robili pchnięcie, to robią, no. O, dobra, teraz tego nie wyczułem. O Boże, panowie, panowie! Nie, to nie jest dobre. No nic, czyli to jest znowu walka na szukanie tego okienka. Bardziej, no mówię, to z jednym tak wyglądało, a co dopiero z dwoma. To okienko jest jeszcze krótsze. Niepotrzebnie. O, dobra, nie trafił jakimś cudem. Będzie obrót? Tak jest, pamiętamy to. Obrót robiliśmy. Naprawdę odpalił drugą fazę? Szczerze, no liczyłem, że nie będzie tej drugiej fazy. Ja nie wierzę w to. Jestem ciekaw, jaką tamten ma, jak ten drugi ma drugą fazę. Ja mogę się zasłonić kolumną? Pff, jasne, że nie. Nie sięgłem nawet. Dobra. No czyli jest to moment fajny na wykonanie ataku z wyskoku. A teraz bym chciał mieć moment na wykonanie leczenia. Dobra. Za blisko. Za blisko, totalnie za blisko. Dobra, łyknę sobie zaraz ten drugi eliksir, o ile dadzą mi taką chwilę na to. Dobra, może się przydać. Aj! Ten ogon nieszczęsny. Dobra. Dobra, było ryzykownie. Jeszcze z tarczą będzie się zasłaniał skubaniec, no. A ogonka nie dasz? Dobra, będzie obrót. Po obrocie nie dawał ogona, nie? No właśnie. Więc po obrocie idealnie mogłem sobie wykorzystać faktycznie ten atak. Troszeczkę się rozsunę. Nie, naprawdę, potem nie uniknę tego ani razu. Będę przyjmował każde jego pchnięcie. Nie, nie, teraz nie mogę sobie pozwolić na tak ze skoku, bo za blisko byli. O, teraz... Właśnie to jest fajne, bo to się oddala przynajmniej, także dobra, nie narzekaj. O, kuźwa. A, to jest dobra, ten większy ogon. A czemu przyspieszyłeś? Nie przyspieszaj. Nie przyspieszaj, ty tam sobie... No, mówię, nie przyspieszaj! Każdy pieprzone... Każde pieprzone pchnięcie, ja pierdzielę. Nienawidzę go. Znowu koło siebie. Nawet szukam tego momentu, żeby się oddalili troszeczkę. Wow, udało się. Ja sobie to zapiszę. A no jeszcze jak równo przyspieszyli. Ale nie wiem, skrzydełka odpal, nie wiem, cokolwiek. Nie, kurde. O, już mi się ciśnie, powiem wam. Już mi się ciśnie, naprawdę, przy nich. Nie znoszę tych... O, uderzy w kolumnę. Nie, nie uderzy w kolumnę. Nie, kur... Jedno uderzenie! Jedno uderzenie miałbym go z głowy, no. I może byśmy tego spróbowali. No dobra, znaczy to jest do zrobienia, to jest easy as fuck. O, jest cięcie w ogóle, pół godzinki nam minęło. Także jest do zrobienia jak najbardziej, tutaj już było widać, tylko po prostu no muszę ich rozdzielać. I nie mogę tego greedy, na greedy być, tylko na spokojnie wyczuć i ich zrobimy. Także szybciutkie cięcie. No i jesteśmy z powrotem, idziemy sobie na tych dwóch typiarzy. Tak jak mówię, no nie są jakoś super skomplikowani, tylko... To jest po prostu ta walka, jedna z tych walk, że nie dość, że trzeba ich jakoś rozdzielić, to jeszcze, no nie mogę sobie pozwolić na gridowanie, które ja tak bardzo lubię. No i muszę na przykład nauczyć się unikać tego ciosu, którego nie umiem i nie nauczę się. O, też tupiesz, dobra. Tego nie wiedziałem. Też sobie pozwalasz na tupanko. Swoją drogą jestem ciekaw, jaką ma drugą fazę ten... Nie atakuj, no masz unik robić! Moja postać mnie nie słucha. No. Totalnie. Totalnie mam mnie gdzieś. Dobra, wyleczmy się na szybko. Robię unik w momencie, jak nie ma zasięgu. A jak kurwa, chciałbym zrobić unik w momencie, kiedy potrzebuję. O, będzie obrót, będzie obrót. Dobra. Może uda się z wyskoku. Ryzykownie, ale się udało. O, za późno. Za późno.
Dobra, 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 bo jednak się wyleczę. Znaczy wyleczę, no mam taki plan. Czy się wyleczę, to zależy od was, panowie. Piruety sobie trzaska, zobacz tego. Dobra, znowu musimy poczekać, aż się jakoś troszeczkę chociaż odsuną, ale oni się nie chcą odsunąć. Oni po prostu są przytuleni. Dobra, tarczę dostał, czemu nie? Dobra. Uciekaj! Czemu patrzysz na to, jak cię atakują? Dobra, chciał się wyleczyć. Nawet nie wiem, czy jeszcze raz nie, bo tutaj te ich obrażenia są okrutne. Będzie, nie, myślałem, że będzie pchnięcie jeszcze, aby się przydało teraz. Nie twoje! Mówię o twoim kumplu. O! Nie, za wcześnie. Obrót. No to ja sobie pozwolę, ale uciekamy. Jest druga faza. O kuźwa, ale kombo zrobili. Aj. Dobra, znowu trzeba ich jakoś troszeczkę rozdzielić chociaż. O, tutaj idealnie się ułożyło. No ale co z tego, jak nie było okazji na atak? O, fruniesz, dobra, dobra, dobra. Będzie ogon? Nie ma ogona, kuźwa. Teraz jest ogon. Dobra, ryzykownie. Chciałbym się wyleczyć. On nie, on nie. On będzie sobie dobiegał do mnie teraz non-stop. Dobra, znowu latanie. Będzie ogon? Oczywiście. Jest i święte uderzenie. I ja sobie pozwolę tutaj na dziabnięcie. Dobra, oglądaj. Oglądaj. Nie, nie dasz ogona, bo już jest ten drugi typ. Jezu, jak się skumulują, to boli, no. To boli okrutnie. Dobra, no nienawidzę tego, no weź przestań. Daj mi chociaż chwilę na wyleczenie się, no. Dobra, teraz jest moment. Okej. Nie wtarczę. O, tego dawno nie zrobił. To kombo znowu. Ogon. Podwójny. Dobra, spadamy. Będzie obrót? Nie. No dalej, panie. Jeszcze jedno, dwa uderzenia i cię nie ma. Możemy spróbować zobaczyć, co ten drugi w ogóle robi. Dobra, żegnam pana. Dobra, teraz się pobawmy z tym. Jedno, drugie pchnięcie, obrót. Dobra, moje uderzenie. Dobra, dużo ma tych obrotów. Dobra, jak w ziemię to chyba skończyłeś, co? Kombo. Okej. Jeszcze jedno? Nie. O, tu pchnięcie. O, niepotrzebnie. Niepotrzebnie. Dalej, zobaczmy, zobaczmy, co masz do zaprezentowania, bo no nie wierzę, że to jest wszystko. Dobra, się wyleczę, ja się wyleczę. Jest, jest i druga faza. Też skrzydełka, okej. O, dobra, troszeczkę inaczej to robisz, więc muszę szybciej zareagować. Leczę się, leczę się, leczę się. Czy też będzie ogon? Nie, mamy wiróweczkę. Zobaczymy, czy też ogonem będzie operował. Jedno dziabnięcie, drugie dziabnięcie, obrót, jeszcze jeden obrót i skrzydełka, na które muszę szybciej zareagować. Dobra, o! Szpony! Proszę bardzo! Ciekawe, czy też mógłbym mieć taką umiejętność. Oczywiście mnie nie interesuje, bo ja idę pod wiarę, ale tak z ciekawości po prostu. O, wiróweczka. Trzy uderzenia nawet. Dobra, kosztowało mnie to dużo. Dobra, znowu wiróweczka. No, to było ryzykowne i kończymy z panem. Dobra, wymagająca. Ode mnie bardzo dużo wymagająca skupienia. Ile my tutaj dostaliśmy rzeczy. Wielki miecz Ordovisa. Ej, czyli Ordovis to był jednak ten z mieczem chyba, na co wychodzi. Hełm tygla z motywem topora. Zbroja tygla z motywem topora. Rękawice tygla, nagolenniki tygla. Okej. Bardzo ciekawe w takim razie. Ja chyba tu nie mam nic do podniesienia, nie?
Oczywiście, że nie. No dobra, czyli przyszliśmy tu po set tygla. Ciekawe, bardzo ciekawe. Ja sobie tylko zobaczę ten miecz z ciekawości, no bo zbroja to oczywiście będzie coś ciężkiego, ale zobaczymy, czy ma jakieś właściwości specjalne. O, to się zajebiście skaluje. Siła C, wiara W, D. Nie dla nas, tylko dla siłaczy. Także fajna, fajna brońka. A teraz sobie zobaczę na przykład set tygla. Tutaj jest. Zbroja rycerzy tygla, którzy służyli Godfreyowi, pierwszemu eldyńskiemu władcy. Noszona przez rycerza Ordovisa i jego ludzi. Drzemie w nim potęga tygla życia, pierwotnej formy złotego drzewa, wzmacnia aspekty inkantacji tygla. No i okej, okay, no czyli ma jakiś efekt. Dobra, no czyli fajnie, czyli pewnie te ogony, te sprawy, właśnie te rzeczy, to wszystko by było wzmocnione. Warto wiedzieć standardowo, tak na przyszłość, wiecie o co chodzi. Dobra, myślę, że teraz możemy już iść w końcu do tej stolicy, tylko zastanawiam się, czy właśnie tędy, tak jak tu sobie ten most, gdzieś tutaj był ten most, to nie jest ten, to jest ten tutaj, czy najpierw jeszcze tutaj może po tych schodach wielkich, myślę, że najpierw pójdziemy sobie po tych schodach, nie pamiętam, czy to było to, nie, myślę, że stąd będzie chyba szybciej, zaraz sprawdzimy. Zaraz powiem, zobaczymy, czy jest jakieś tutaj wejście, czy to jest jakoś na te mury, czy o co tu chodzi i porównamy sobie właśnie te dwa wejścia. Dobra, czyli teraz tak, nakuca i możemy zasuwać. Już przez chwilę myślałem, że tu będą mnie te katapulty bombardować, ale z tego co widzę, one są chyba delikatnie nieczynne, z tego co widzę. Także mogę być chyba spokojny. Chociaż powiedzieć, że mogę być spokojny w jakichkolwiek sosach, to jest dość odważne stwierdzenie i chyba też głupie. Także nie jestem spokojny, nie będę spokojny. Ej, tu jest ta pani od tych palców, teraz dopiero widzę. Ale się tu schowała. Tak, możesz. Pytaj. Jestem ciekaw, czy jeśli prowadzilibyśmy inaczej questy, te, które prowadzą do innego na przykład zakończenia, które są głównym wątkiem, to czy ona mówiłaby coś innego, że wiecie, ona jakby dostosowuje faktycznie do tego, co my robimy. Jeśli tak, no to by było zajebiste, bo też mniej więcej możemy sobie rozplanować. O, ciekawe, czy my tu w ogóle właśnie wejdziemy, dlatego tu przyszedłem. Gubione popioły wojny, to jest do powielania, także to mnie nie interesuje. Dobra, pozbądźmy się ich, żeby nam tu nie przeszkadzali podczas eksploracji. Dobra, jeszcze ten właśnie, cały czas gdzieś tam mi ten blade jeszcze, kurde, świta, żeby do niego zawitać. Myślę, że, nie wiem, może w następnym odcinku byśmy to zrobili, także wejdźmy sobie jeszcze do tej stolicy teraz. Mamy jeszcze trochę czasu, także na spokojnie, ale myślę, że tego blade'a byśmy mogli odwiedzić w następnym odcinku. Bo jestem po prostu ciekaw, co on nam tam ciekawego powie. Czy doprowadzi nas do jakiejś właśnie kolejnej lokacji i żeby ten wątek pchać. Skoro wiem, że jesteśmy gdzieś tam na dobrej drodze, mam nadzieję, to żeby kontynuować po prostu ten wątek. No ale dobra, teraz wchodzimy znowu do zupełnie nowych nam terenów. Pewnie będzie dużo tu jakichś rycerzyków i innych piechurów, zobaczymy. Winda do góry podjedzie, czy w dół? Do góry, to zobaczmy, czy... Nie, nic na dole, nie ma, jest tam oczywiście otchłań. A zaraz zobaczmy, czy tutaj czegoś nie będzie. Ja sobie odpalę latarnię, bo nie wiadomo, jak tu będzie. Widzę, że komuś się tu umarło. Ach, coś pięknego, przewrót. Dokładnie tak. Dokładnie tak, to jest coś przepięknego. No dobra, zobaczmy. Tu wygląda bardziej jakiś magazyn, spichlerz może, czy coś w tym stylu. Magiczny smar. Czy to trudność? Nie wiem. Na razie jest tak zwana cisza przed burzą. Przed tobą kłamca. Dobra. Bardzo spokojnie. Czy jest to, co tam było? Jesteś gotowy? Nie mam pojęcia. Nie mam pojęcia. Jeszcze zobaczmy sobie na mapę, czy dobrze w ogóle jakoś tak w miarę idziemy. No bo tu była przepaść, tu są mury. Nie no, to jest jedyne chyba w tym momencie, gdzie możemy iść. Czyli właśnie ta stolica. Proszę bardzo. A nie, to jest góra. Dobra, to jest jeszcze... Nie no, to jest to drzewo wielkie. Olbrzymie. Dopiero ja wiem, że to z daleka już było widać, że to jest mega olbrzymie drzewo. Ja mam nadzieję, że się nie zbliżam do jakiegoś znowu ważnego momentu w tym momencie.
No ale zobacz, jakie to jest kolosalne. I tam jest wejście do tego drzewa. Faktycznie to jest normalnie wejście. Dobra, bardzo tutaj jakoś tak... Dziwnie, tam już chyba widzę pierwszych przeciwników. Tam ktoś stoi, ten biały. Ale powiem wam, że mówię, no niedobrze, 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 bo ja z tym Blade'em bym chciał. Także na 99%, o ile będę pamiętał, w następnym odcinku ja sobie sprawdzę, co ten Blade gadał. Znaczy jeszcze nie na odcinku, tylko to sprawdzę poza odcinkiem. Sprawdzę, co Blade gadał i zobaczę, gdzie on będzie. I pójdziemy sobie go odwiedzić. Bo bardzo mi zależy na tym wątku. Jakoś tak polubiłem tą świtę tam. Chciałbym sobie z nimi pogadać. Ale jeszcze mamy tu odcinek, więc chociaż popatrzmy sobie, co tutaj będziemy mieli za przeciwników. Czym będziemy mieli tu do czynienia? Zobaczcie, ten wielki posąg. Mamy królewska stolica. Liandel, ale... Ten posąg przeolbrzymi, no... To ciekawe, no nie, no po tych chyba terenach to wszystko będziemy chodzić, nie? Ale często, jak wchodzimy na nowy teren, to mamy od razu właśnie taki wgląd na to, co nas czeka. Ach, światło. Dobra, tu, czy to będzie skrót? To wygląda jak jakiś skrót? Oczywiście, że tak. I teraz tu, no właśnie, ci biali. Co to jest za ustrojstwo znowu? Okej, no wygląda zajebiście ogólnie. To on tak dmucha? A, widzicie. Ja nie wiem, czy to się rzuci na mnie? Nie wiem, czy to by się rzuciło. Sprawdzimy przy tym, czy to się na mnie rzuci, czy nie. Czy ma na mnie wyrąbane? Nie, nie ma na mnie wyrąbane. Jakie manewry, jakie kuźwa bączki czaska. Dobra, niech tak będzie. No skoro to jest ich atak, to jest ich unik, czy cholera wie co, no to niech tak będzie. To znowu takie niepozorne, co? Jak z tymi wężami. O, jakaś kuleczka. Dobra. Dobra, dobra, oczywiście obrażenia święte, to można było się tego spodziewać. Że coś takiego tu będzie miało miejsce. Dobra, na razie widzę, że... Co to było? To jest... Jakiś olbrzym, tylko taki troszeczkę chyba nie do końca... wszystko z nim jest okej, okay. Zaraz... No, ej, no gdzie ty tam? Ej, to jest większy. To jest większy, no. Większy osobnik. Jestem ciekaw, czym to w ogóle jest. Ja nie mogę nawet sobie tego zobrazować, na co ja teraz patrzę. Zaraz tam podejdziemy do niego. Tylko jeszcze pozbierajmy wszystkie tu przedmioty. Złoty rund 10, nieźle. Może gdzieś jakieś ponure kamienie też uda nam się tu znaleźć. Może nawet taki, który podbije nam brońkę do dziesiątki. Ale dobra, teraz tak. Tutaj gdzieś były schody po lewej. Zanim jeszcze pójdziemy tutaj na wprost. O właśnie. My tu mamy przy tym potężny wróg. Bardzo ciekawa krypta. O! No, ty skubany jak... Ten zamach go zdradził. Jakby od razu wyskoczył, to bym dostał. Kamień Kowalski 4. No to mi nie podbije broni na 10, tym bardziej specjalnej. Dobra. Czyli coś tu jeszcze jest? Chyba nie. Ale fajne pomieszczenie, takie przytulne się wydaje. Ale nic poza tym tu nie ma, poza tą wątpliwej jakości zasadzką. Ten, nie, no co to ma być? Co to mają być za bączki? Walka dystansowa, może spróbuj tego. Aha, że tutaj mógłbym go tutaj zestrzelić, tak? Ale nie chcę tego robić, ja chcę tam normalnie do niego podejść. A, chyba że sobie kółeczko takie zrobimy gdzieś tu zaraz. Ej, to też nie byłoby głupio, nie? Przestać mi tutaj bańkami strzelać, co jest? Dobra. Tutaj, o, siema chochlik. Tu, a potem przyjrzy się uważnie. Widzę. No ale dobra, idziemy na razie tak, jak nas prowadzi. Gierka. No, tak wygląda, jakbyśmy tu mieli wyjść na plecy mu zaraz. Temu cwaniaczkowi. Dobra, tu jest troszeczkę tych typów. Także pożegnamy. O, elegancko. No i wybornie. Ale nie... A, to nie był jako... To był ten, co na schodach z nim walczyliśmy. W 2 odcinki, albo 3 odcinki temu walczyliśmy na schodach. Też tam tak wyskoczył znikąd, ja myślałem, że to jest boss. I to chyba woła właśnie ten. Potężny wróg, a potem niech zostanie palec. No, także to była chyba ta wersja przeciwnika. No nic, szukamy dalej. Co my tu jeszcze mamy? W ogóle takie bardzo te pokoje takie uzupełnione, nie są puste w ogóle. Podoba mi się to. No dobra, tu chyba nic więcej nie widzę.
Więc możemy się... A, to jest winda. No dobra, to jest winda. Tam w ogóle widzę jakiś przedmiot. Ale zobaczmy, gdzie nas winda doprowadzi. Czy po prostu w dół zjedziemy? Ależ oczywiście. Ależ oczywiście, że w dół. Dobra, czy ty wstaniesz? Pewnie tak. Dlatego wolę sobie ich pokonać. Pewnie nawet może by nie wstali. Może będą sobie tak siedzieć. Ale wiecie, jak to jest. Tam chyba perfumiarza znowu widziałem. Dobra. Tak sobie tu po prostu wskoczyłem, a tu widzę, że... Boże, w tej stolicy to będzie coś, czuję masakra, jeśli chodzi o... No znaczy, tu nawet można zeskoczyć. Może tam się normalnie też znajdziemy, ale no nie wiem. No na razie może pójdę tak, jak mnie prowadzi. Bo nie będę miał odwrotu. O, nie trafiłem. Nie uciekaj, bo ty będziesz chciał mnie tutaj mgiełką. Przestań. Dobra, co my tu mamy? Chrupiące piguły. Chroniące. Ale może chrupiące też są, nie wiadomo. Aha, bo to jest wróg w ogóle. Dobra, tu cały czas widzę, mogę sobie gdzieś zeskoczyć, pozwolić na zeskok. Ale jeszcze tego robić nie chcę. Muszę po prostu pamiętać, mieć z tyłu głowy, że faktycznie tam jest dużo takich zeskoków. By sprawdzić, czy tam nas coś nie omija. No bo zobaczcie, tu już widzę, że schodzimy, więc może to będzie jakoś połączone. Tragedia. Znaczy, jeśli chodzi o labirynt. Tego naprawdę tutaj mnóstwo. Dobra, zobaczmy, co tu jest. Jest jakiś przedmiot. Proszek Mirandy. To jest oczywiście przedmiot do krawcenia. Także, o. Dobra, to jest ten rytm. O, i to będziemy chyba z tej drugiej strony właśnie. Oj, mogłem tego nie robić. Przestań. O, przerwałem mu jego ten atak specjalny. Ciekawe, ciekawe. Partyzana. To już drepnęliśmy kiedyś z niego właśnie. Dobra. No i tak. I to jest chyba tam z góry. No nie wiem, no mam wrażenie, że to jest tam z góry, co widzieliśmy. Nie, to jest to. To jest na 100% to. Ty się rzucisz na mnie, nie? No, już widziałem, że jakbym podszedł pewnie po cichutku, to miałbym towarzystwo. Dobra, energię wracaj, standardowo. Okej. Czegoś tu pilnowałeś konkretnego? Nie masz prawa. No widzę, że nie mam prawa właśnie. Dobra, tu więcej nic nie widzę, nie ma. Więc to chyba tylko przyszedłem sobie jego pokonać. Albo też będziemy jakoś z drugiej strony to otwierać. Tylko zazwyczaj jeśli idzie z drugiej strony, to tutaj też już można wejść w interakcję. Jest po prostu komunikat, że to się nie otwiera z tej strony. Zamknięte na głucho, czy jakieś inne tam komunikaty. Najprawdopodobniej z tymi drzwiami możliwe, że nic się nie będzie działo. No tak, tu wychodzimy na zewnątrz, ale jeszcze tutaj, no właśnie, jeszcze tu mamy trochę. O, tu mamy i perfumiarza, i tego cwaniaczka. Spadaj, 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 spadaj. Najpierw się... A tu jest jeszcze jeden perfumiarz. Spadowa, spadowa. Mhm, spadowa jak się patrzy. Dobra, bo ja bym chciał jednak odzyskać te runy. Dobra, zdążymy jeszcze, bo chciałem... Właśnie musimy sobie zrobić za chwilę koniec. I mówię, ja bym chciał jednak się przenieść. Ja chcę się przenieść, znaczy przenieść, no poszukać Blade'a, gdzie on się tam teraz skamuflował. Chyba, że jest jeszcze dalej. Możliwe, że dopiero właśnie idziemy w jego stronę. Tak też przecież może być. Dlatego ja muszę posłuchać, co on tam dokładnie powiedział. O Boże, ale nieprzyjemna droga. Znaczy daleko. Ja muszę ich klepać bez sensu. No chyba, że zaraz to mówię. Się też dziwię, jak mi się teraz wszystkie rzucą na mnie. Teraz zobaczymy, czy się ten zrespił. Ale powątpię. Zrespił się nie zrespił. No zrespił się. Zobaczcie, skubańca. No dobra. Myślałem, że to jest taki, który już nie będzie. Znaczy on nie jest jakimś problemem, bo wystarczy sobie tu właśnie elegancko zeskoczyć i lecimy dalej, ale i tak. Wow, dobra, po mnie. Boże, jak dobrze, że... Teraz jedzie do góry. Jak dobrze, że te obrażenia są tu takie małe. Dobra, gdzie są moje runy? O. Przestań. Przestań. Oj. Dobra, dobra, ci dam odpychać mnie. Ale mam naprawdę wrażenie, że jeśli chodzi o krwawienie, to ten miecz nie sprawdza się dobrze. Albo, no właśnie, przeciwnicy są tu bardziej odporni. Bo dawno nie widziałem krwawienia. Są takie sporadyczne, wchodzi tylko raz po raz. Dobra. Myślę, że tu się przyda do wywabiania jakiś sztylet. Nie to... Znaczy do wywabiania może być, pozbędziemy się przynajmniej tych sztyletów. Szkoda ich używać do... No przestań mi argerować teraz. Dobra, chodź tu do mnie. Aha, nie wazon, ty do mnie chodź. Dobra.
Zobaczcie, ile go uderzam. O, teraz weszło na koniec! Na sam koniec weszło, jak już miałem go pokonanego. Wyborne wyczucie. A, bo już jeden i drugi się odpalił. No dobra. Wolałbym, żebyście tu wyszli do mnie, bo tam jest ta runka do odzyskania. O, ale wolałbym, żeby było dwóch, jeden na jeden, standardowo. Panowie, panowie, bądźmy poważni. O, ładnie mi tu klatkarz spadł. Dobra. Szukanie tego miejsca na atak. To jest coś, co normalnie sprawia, że... Bo mam na to uczulenie ogólnie. Dobra, na szczęście spływają. Dobra, masz plecki. Za karę. Za karę dostaniesz atak krytyczny w plecy. No dobra. Teraz podnieśmy to, co tu zostawiliśmy i byśmy mogli się cofnąć. Po prostu jeszcze raz sobie to przebiegniemy. Zobaczcie, ile tutaj złotych runów 10. Dobra, proszę. Aha, bo tutaj zeskakiwaliśmy chyba. I tam przechodziłem przez ten. Chyba tak. To będzie tutaj, gdzie my schodziliśmy. No nic, będziemy musieli pewnie kilka razy to przebiegnąć, żeby to jakoś sobie połączyć to wszystko. Na flecie sobie grał. Może dropnie flet. Kamień Kowalski. Ale bym się zdziwił, jakby dropnął. No, no dobra, my sobie w tym momencie skończymy. Albo nawet poczekajcie, ja sobie przeniosę się na razie tutaj. Na te wschodnie mury. Tu się przeniesiemy, dodamy sobie level, tu sobie kończymy i w następnym odcinku, o ile uda mi się zlokalizować Blade'a, to sobie do niego pójdziemy. Zobaczymy, co tam będzie miał nam do powiedzenia. Także tak, dobijmy sobie teraz... Dzień dobry, pani. Dawno się nie widzę. Zapomniałem w ogóle, że ona istnieje w tej grze. The Accord. I shall depart to ascertain. Farewell. I shall leave Torrent and the power to turn rune. I wish you luck in realizing you have fought long. I have no doubt you will become Elden Lord. May you take the throne. Okay. Czyli jej już nie spotkamy, znaczy nie spotkamy, nie będzie już tutaj przy nas, ona idzie swoją drogą, ale nie zdziwię się, jak ją jednak spotkamy w którymś momencie. No właśnie, ej, czy sprawdzaliśmy zmianę ubioru? A, tylko to już jest pewnie ulepszone, co? To kupione. Znaczy to jest jedyne chyba, co po prostu ta zmiana to też, no właśnie, no bo to jest jedyne co, że możemy sobie ten udźwig zmniejszyć, tak? No, gdy ściągniemy pelerynę, mamy zmniejszony udźwig i mniejszą obronę, mniejszą. To ta sama sytuacja. Dobra, to nas nie interesuje. Zróbmy sobie rozwój postaci, czyli to, co mieliśmy zrobić. I wiecie co? O, 51 my teraz potrzebujemy. Dobra, dobijmy w takim razie. Ja się zastanawiam, czy teraz tą wytrzymałość sobie nie dobijemy, chociaż żeby sobie tam wyrównać do tej 30. Myślę, że tak będzie ok. Chyba niepotrzebnie taki duży. No tam, mała górka zostanie. Także zobaczmy sobie rozwój postaci. Ja sobie tylko jeszcze luknę w obrażenia. Tutaj dwa punkty wbijamy. Tutaj 3 punkty nadal, więc bardzo fajnie, ale dam sobie wytrzymałość. Dam sobie wytrzymałość. Na obrażenia widzę fizyczne, to nam w ogóle nie pomaga. Więc ta wytrzymałość też troszeczkę widzę w tym momencie o kandupy. Jedynie nam pomoże tutaj w tych, troszeczkę pomoże w tych statusach. Maksymalny udźwig. Kurde, nie wiem, czy ta wytrzymałość. To 27 będzie mnie kuło w oczy, no ale... Chyba, że sobie witalność dobijmy do 40, co? No, nawet dużo życia to jeszcze daje. Dobra, dobijmy do 40 witalność. W takim razie. W tym momencie sobie oczywiście kończymy. W następnym odcinku, jeśli uda mi się zlokalizować z poprzednich odcinków, z tego co mówił Blade, i uda mi się zlokalizować, gdzie on może być, to pójdziemy sprawdzić, czy faktycznie tam jest. Także tu wam bardzo, bardzo serdecznie dziękuję za słuchanie, oglądanie i na razie.